Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek The Forest. Wracamy po małej przerwie, ponieważ pojawił się patch 0.09. Tradycyjnie skasował zapis gry. Tradycyjnie więc zbiorę sobie całe zasoby. Wyłączymy pedometr. Zbiorę lekarstwa. Wyjdźmy na zewnątrz, ograbmy torby. Porozmawiajmy sobie o tym, co tak naprawdę się zmieniło. Dzisiejszy odcinek zaczął się nietradycyjnie, ponieważ zasadniczo po pojawieniu się nowego patcha rozpoczynałem od małej listy zmian, które tak naprawdę mnie interesowały. Rzeczy, które pojawiły się, rzeczy, które chciałbym zobaczyć, rzeczy, które według mnie zmieniały w jakiś sposób grę. Tym razem tak się nie stanie, ponieważ jedyną istotną zmianą jest co-op, który pojawił się w patchu 0.09. Biorąc pod uwagę to, że co-op po raz kolejny jest ostro zbugowany, ja co-opa omijam wielkim łukiem. Jedną z rzeczy, którą słyszałem o co-opie jest to, że jeżeli zapiszemy naszą grę w co-opie, zostaje skasowany save w single player. Cóż, nie chciałbym skasować moich save'ów, więc w tym momencie wydaje mi się, że co-op będzie przeze mnie obchodzony szerokim łukiem, ja pozostaję w singlu. Wyjdźmy na zewnątrz. Zobaczmy, gdzie tak naprawdę jestem. Jest jezioro z sentymentalną muzyką, więc teoretycznie miejsce, gdzie będę chciał wybudować moją bazę, jest w tamtym kierunku. Dlaczego akurat w tamtym kierunku? Ponieważ po raz pierwszy będę chciał wybudować w miarę równą bazę, która nie będzie krzywa w każdą inną stronę. W tym momencie będę chciał wybudować bazę na w miarę prostej powierzchni, a jedyna duża, prosta polana, którą znam The Forest, jest właśnie tam. Obok obozu kanibali jest wielka polana, która mam nadzieję będzie miejscem, gdzie wybuduję moją nową bazę. Rozpocznę od wybudowania sobie shelteru gdzieś w okolicy, następnie wybuduję sobie coś dużego, przeniesiemy się do bazy. Wydaje mi się, że nie uda mi się tego zrobić w jednym odcinku. Jestem właściwie prawie pewien, że nie uda mi się tego zrobić w jednym odcinku. Przejdźmy na początek na polanę. Oceńmy, czy jest dobrym miejscem na budowę. Wydaje mi się, że tak. Jest wręcz idealne jak lustro. Może oprócz małego spadu przy samej wodzie. Oprócz tego jest w miarę prosto, więc będziemy w stanie wybudować jakąś wieżę, ewentualnie jakiś wyższy budynek, który nie będzie krzywy. Tutaj jest delikatny spad. Przejdę sobie do lasu, zbiorę sobie małe zasoby, wybudujemy sobie gdzieś shelter. Wydaje mi się, że nie będę chciał psuć harmonii tego miejsca, ponieważ ten las, nie ukrywajmy, zniknie za jakiś czas i nie chcę, żeby w tym momencie na środku gdzieś polany stał sobie po prostu shelter. Więc wybuduję sobie mój pierwszy shelter w obozie kanibali. Wydaje mi się, że jest to idealny moment, żeby po prostu rozstawić się tam. Jak na razie nie ma tam kanibali, nie ma problemu. Jeżeli kanibale pojawią się, no cóż, będziemy mieli zabawę. Co potrzebujemy? O ile dobrze pamiętam, potrzebujemy 14 patyków. Jestem w stanie nosić 10. Więc tak czy inaczej, będziemy musieli wrócić po raz kolejny do lasu. Dodatkowo 24 liście. Bierzmy dzidę. I jeszcze jedną, której niestety nie jestem w stanie podnieść. Nie chcę mordować Bambiego. Jak na razie na horyzoncie żadnych kanibali, cisza, spokój. Jest trochę zaskakujące, biorąc pod uwagę, że budujemy sobie shelter w ich własnym obozie. Dobra, jeden liść, 5 patyków. Więc tak jak powiedziałem, tak czy inaczej muszę iść do lasu, zebrać więcej zasobów. Wydaje mi się, że w tym momencie podwyższona została ilość zwierząt w okolicy, ponieważ praktycznie wszędzie widzę Bambiego. Teraz widzę dwójkę. Shelter gotowy, zapiszmy grę i rozpocznijmy budowę. Wydaje mi się, że będę chciał rozpocząć od ściany tylnej, trochę nietypowo, ponieważ zasadniczo rozpoczynałem od budowy jakiegoś rodzaju budynku. Dzisiaj rozpoczniemy sobie od wybudowania po prostu miejsca, gdzie będę chciał mieć moją bazę. Następnie będę się martwił o to, gdzie tak naprawdę będę chciał rozstawić całą resztę rzeczy.
Wydaje mi się, że tylne ogrodzenie wzdłuż linii brzegu będzie najlepszą opcją. Gdzieś tutaj. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że nie będę w stanie zesnapować ze sobą w tym momencie ścian bocznych, ponieważ te ściany są trochę pod kątem, więc tamte ściany będą szły zbytnio w górę. No może coś takiego. Ok, 40 logów na tylną ścianę. ...54 logi na jedną ścianę, co oznacza 200 logów na całą budowlę. Ups, nie to. Jak na razie idziemy w miarę prosto, nie wychodzimy poniżej ani powyżej ziemi. Dlaczego gra nie chce mi pozwolić zesnapować w tą stronę? Nie wiem, czy zostało zmienione snapowanie ścian, ale jest w tej chwili utrudnione. Okej, wydaje mi się, że jak na razie jest w miarę prosto. Tutaj ta górka może być problematyczna, ponieważ nasze ogrodzenie wejdzie trochę pod ziemię. No może jest to dobrą opcją, ponieważ będę w stanie zobaczyć, co dzieje się w obozie kanibali. Jak powiedziałem, zanurzamy się trochę pod ziemię. Nadal kanibale nie będą w stanie przez to przeskoczyć. Mam przynajmniej taką nadzieję. No dobra, ściana definitywnie nie chce się zesnapować w sposób, w jaki bym chciał. Serio. Może tak? Lepiej. Okej, wygląda to, że jest tylko jedna pozycja, w której mogę zesnapować, właśnie taka. Czy jesteśmy już w tym momencie na równi z tamtym ogrodzeniem? Wydaje mi się, że tak. Możemy skręcić tamtym. Ewentualnie dodamy jeszcze jeden kawałek. Następnie palisada w tą stronę. Nie, nie w tą, w tą. Dziękuję. W tym wypadku będę potrzebował jeszcze jedno ogrodzenie tutaj. A następnie skręcimy w tą stronę. Teoretycznie powinniśmy dojść do połączenia z jedną przerwą, gdzie ustawimy jakiegoś rodzaju bramę w przyszłości. Fuck. Okej, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że pojawili się kanibale. Fuck.
Dobra, odejdźmy od nich. Czyżby pojawiła się nowa muzyka walki? Jak na razie nie oberwaliśmy. Staram się atakować przywódcę stada. Nie odchodź. Blok? Fuck. Niestety nie złapałem bloku w dobrym momencie. Przywódca padł. Oni teoretycznie powinni uciec. Nie jestem do końca pewien, czy oni wrócą za moment. Weźmy jego pałkę. Zęby, głowę, całą resztę. Gdzieś tutaj były jagody, które podbudują mi w tym momencie moje zdrowie. Dobra, kanibale, fuck. Kanibale wracają. Cześć. Korzystając z okazji, że jest was tylko dwójka. Fuck. Dzięki. No dobra, to nie była moja wina, nie ukrywajmy. Gra się zbugowała. Dodatkowo jestem tuż obok kanibali. Dobra, wynośmy się stąd bez robienia jakiegokolwiek hałasu. Tam? Nie, nie chcemy iść w tamtą stronę. Zbierzmy pistolet na flary. Teoretycznie wyjście powinno być gdzieś tutaj. Czy jestem w stanie przejść obok was, nie budząc was? Dziękuję. Tak jak powiedziałem, teoretycznie wyjście powinno być gdzieś w tą stronę. Nie jestem do końca pewien, gdzie w tej chwili wyjdę. Jak daleko będę od mojej bazy. Niestety zaliczyłem pierwszą śmierć. Nie ukrywajmy, nie byłem niestety w stanie nic z tym zrobić. Wyfrunęliśmy w powietrze. Oberwałem praktycznie po wylądowaniu. Pytanie brzmi, gdzie jestem i gdzie jest moja baza? Dobra, mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. Wyłączmy zapalniczkę. Przełączmy się na normalny topór. Cóż, moja budowa w tym momencie została brutalnie przerwana. Udało mi się skończyć ogrodzenie. Niestety, praktycznie zginąłem podczas pierwszej walki. Tym razem jednak zginąłem przez bug, który teoretycznie powinien zostać usunięty jakieś 6 miesięcy temu. Cóż, dziękuję gro. Nie wiem, gdzie w tym momencie jestem. Chyba nie idę w dobrym kierunku. Idę gdzieś pod górę, czyli teoretycznie idę w kierunku obozu kanibali. Co oznacza, że mój obóz powinien być gdzieś tam. The fuck? No okej. Zabierzmy sobie szmaty. Kolega też nie wygląda zbytnio ciekawie. Zostawmy ich samym sobie. Nadal nie jestem stuprocentowo pewien, gdzie jestem. Wydaje mi się, że idę w dobrym kierunku. Nie ukrywajmy, prosiłem się o śmierć, budując sobie moją bazę po raz kolejny tuż obok obozu kanibali. Prosiłem się o zabawę. Zabawę dostałem. Nie do końca taką, jakbym chciał.
Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy gdzieś na skraju lasu, co jest obiecujące. Wydaje mi się, że tam jest plaża. Jeżeli tam jest plaża, tutaj gdzieś powinna być moja baza oraz obóz kanibali. Jeżeli to, co w tym momencie posiadam, można nazwać bazą, ponieważ jest to makieta ogrodzenia. Wydaje mi się, że jest to nasze jeziorko. Jest obóz. Jest nasze ogrodzenie. Po drodze do mojej bazy oczywiście postaram się zapisać. Okej, gra zapisana. 192 logi do zebrania. Wydaje mi się, że logi będę zbierał sobie poza nagraniem. Prawdopodobnie całe ogrodzenie zbuduję sobie poza nagraniem. Następnie spotkamy się w kolejnym odcinku, kiedy będę miał już zebrane logi do budowy rzeczy w środku. Jak na razie jednak wydaje mi się, że zbuduję sobie log holdery, które będę chciał rozłożyć gdzieś tutaj. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj w rogu powinno być ok. Zostawimy sobie miejsce przy samym wejściu na jakiegoś rodzaju wieżę, ewentualnie na jakiegoś rodzaju pułapki. Rozstawmy lockholdery tutaj. Ostatnimi czasy testowałem sobie opcję, gdzie układałem więcej lockholderów na sobie i teoretycznie byłem w stanie pobierać z nich tak czy inaczej logi, więc wydaje mi się, że ustawię sobie więcej na sobie. Zobaczymy, jak to zadziała. Mam nadzieję, że nie będę miał problemów z wyjmowaniem moich logów oraz wkładaniem ich do lockholderów. Teoretycznie w tym momencie mamy na sobie 9 lockholderów, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że zbuduję sobie kolejne 9 tutaj. Rozpocznijmy, żeby było w miarę prosto z tej strony. Totalnie ignoruję dźwięk kanibala w okolicy. The fuck? Okej, kolejne plemię. Budujmy szybko. Mam nadzieję, że uda mi się wybudować to, zanim zaatakują. Teoretycznie mógłbym zostawić ich w spokoju. Pozwolić im przejść, odpuścić im. Jednak to nie nastąpi. Giń! Blok? Okej, jeden zaszedł mi od tyłu. Odsuńmy się od nich, podładujmy energię. Cios, blok. Czy on uderzył swoją koleżankę? Okej, wykończmy tego, ponieważ on jest w stanie nas podpalić. Czyżby odpuścili? Okej. Pytanie brzmi, czy odpuścili na stałe, czy odpuścili tylko na chwilę. Na wszelki wypadek wezmę sobie leki. Gdyby wrócili. Nie, okej, nie odpuszczamy im. Zraniłem ich na tyle, że w tym momencie chcę ich wykończyć. Okej, przywódca teoretycznie padł. Przynajmniej na chwilę. Okej, niestety nas podpalił. Wykończmy ją, będzie jedna z głowy. Okej, chyba padła. Teraz czas na ciebie. Przyszedł też przywódca. Wielki wódz stada. Fuck, fuck, fuck. Okej, całkiem niezłe combo. Leki. Ona dalej żyje? Serio? Ale on nie. Giń! Ona uciekła, nie wiem, gdzie jest jej partner.
Nie jestem do końca pewien, czy zamierza wrócić. Na razie biega po okolicy. Sądzę, że tak zabawa się niestety nie skończy. Musimy ich wykończyć. Giń! Dobra, został jeszcze jeden. Skupmy się na nim. Giń! Dziękuję. Proszę, nie wystrzel mnie w powietrze. Dziękuję bardzo. No cóż, wydaje mi się, że zapiszemy się. Następnie będę kontynuował moją budowę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Jak zawsze, do usłyszenia następnym razem. Cześć!